Dzisiaj w samochody WB Car prezentujemy Audi A5 z bardzo mocnym silnikiem 245-konnym w układzie V, generujący moment obrotowy 580 Nm. Samochód przyspiesza do 100 km na godzinę w około 6,1 sekundy. Samochód przyjechał do nas w sobotę, dzisiaj jest poniedziałek, czyli 2 dni temu. Przyjechał, tak jak go Państwo w tym momencie widzicie, ma bardzo bogato wyposażone wnętrze samochodu. Jest tam skóra połączona z Alcantarą. Mamy bezkluczykowe odpalanie. Mamy najwyższy model nawigacji z funkcją wyświetlania ograniczeń prędkości. Mamy bezkluczykowe odpalanie samochodu oraz nie musimy kluczykiem zamykać pilota. Wystarczy dotykamy klamki i samochód się zamyka. Dodatkowo samochód wyposażony jest w opcję ogrzewania postojowego Webasto, sterowanego pilotem. Samochód ma przejechane 131 tysięcy. Był do końca serwisowany w serwisie Audi. Posiada książkę serwisową, komplet kluczy. Jest z 2013 roku. Moim zdaniem jest to samochód, który przejechał ten przebieg na autostradach. Można to wnioskować po tym, że środek nie wskazuje w zupełności stanu faktycznego przebiegu tego samochodu. Jest to cecha charakterystyczna samochodów poleasingowych. Wynika to z tego, że samochody pokonują duże odcinki, długie odcinki trasy, unikając krótkich przejazdów miejskich, wtedy samochód się najbardziej zużywa. W samochodzie tym mamy zamontowane rampy typu LED, mamy pakiet zewnętrzny S-Line, mamy lakier czarny, mamy najbardziej pożądane wśród fanów marki Audi alufelgi rotor. Ja tylko dla tych, którzy nie siedzą może w temacie, nie interesują się tak bardzo, powiem tylko krótko, że koszt takich felg, samych felg używanych, to jest około 6 do 8 tysięcy. Przejdźmy może do zaprezentowania samochodu z zewnątrz. To, o czym wcześniej wspomnieliśmy, pakiet stylistyczny S-Line, czyli zupełnie inny zderzak, Parktronic z przodu, charakterystyczny napis Quattro. Pokrótce tylko Państwa poinformuję, dla tych, którzy może nie są jeszcze tak bardzo zorientowani, jeżeli chodzi o mechaniczny układ, który występuje w tym samochodzie, jest to napęd stały, czyli nie mamy tutaj Haldexa, tak jak w Volkswagenie czy w innych markach, że zapina, tutaj cały czas cztery koła są zapięte. Według mnie zakup tego modelu Audi A5, powiedzmy z jakimś silnikiem 136 koni, 150, nawet 190, w manualnej skrzyni z napędem na jedną oś, tak naprawdę wyklucza ogrom doznań sportowej jazdy w porównaniu z tym oto modelem. Z racji tej, że tutaj zamontowany jest praktycznie najmocniejszy silnik w tym samochodzie. Silniejsze silniki są montowane już tylko w Audi RS5 lub Audi S5. Ale tam, wiadomo, jest silnik benzynowy, jest frajda z jazdy, wiadomo, jest moment obrotowy duży, natomiast spalanie już, powiedzmy, w porównaniu do tego samochodu będzie dwa lub nawet trzy razy większe. I tak naprawdę zadajemy sobie pytanie, czy warto dopłacać i kupować silnik benzynowy. No, twierdzę, że nie, z racji tej, że każde tankowanie na stacji paliw będzie okupione. No, będziemy się zastanawiać, czy jest sens w ogóle kupować Audi z silnikiem benzynowym, z racji tej, że tam spalanie będzie w granicach gdzieś 14-15 litrów. Tu bez żadnego problemu schodzicie Państwo ze spalaniem na trasie 6,5. Są przypadki, ja jechałem tym samochodem podobną A5 w terenie górzystym u nas na miejscu i byłem w stanie przejechać 40 km ze 7 spalaniem 5,5 litra. Co do samego silnika, krążą też takie na forach internetowych wpisy, że niektórzy się boją tego silnika, że to silnik duża moc, 6 cylindrów, coś tam się może popsuć. Dla tych, którzy nie są może też tak mocno zorientowani w temacie, powiem tylko tyle, że silnik ten przeszedł generalną modernizację w 2011 roku i z tyłu już mamy tylko dwa łańcuchy. Nie występuje problem z napinaczem łańcucha. Jeżeli ktoś będzie dbał o ten samochód, tak jak do tej pory ten właściciel, silnik ten bez najmniejszego problemu pokonał około 500 000 km. Skrzynia siedmiobiegowa, e-stronik, bardzo szybka, dwusprzęgłowa. Praktycznie dociskając gaz, nie czujemy, kiedy te biegi są zmieniane.
Powiedziałem mniej więcej, z grubsza opisałem samochód. Teraz może zademonstrujemy na filmie z bliska jego walory. Bardzo ładny czarny kolor, listwy boczne to tylko jest w przypadku zakupu pakietu zewnętrznego S-Line. Wewnątrz, dla tych, którzy się zastanawiają na przykład czy kupić A4 czy A5, w A5 występuje właśnie tutaj bezramkowe boczne drzwi, one tutaj nie mają żadnych ramek, jest szyba. I teraz przechodzimy do wnętrza. Wnętrze, tak jak Państwu wspominałem wcześniej, jest wykończone Alcantarą. Tutaj mamy wstawkę z drewna połączonego z aluminium. Mamy elektrycznie składane lusterka, 4 razy elektryczne szyby. Przechodzimy do wnętrza. Napis S-Line świadczący o tym, że w samochodzie został zamontowany jeden z pakietów S-Line. Tutaj mamy dwa pakiety. Mamy pakiet zewnętrzny S-Line i mamy pakiet zawieszenia. Wnętrze praktycznie nie różni się niczym od wewnętrznego pakietu S-Line z racji tej, że mamy sportowe skórzane fotele połączone z Alcantarą. Dla tych, którzy szukają takiego akurat wykończenia, wiem, że to jest priorytet, musi być czarny samochód z jasnymi skórami, wtedy wygląda to naprawdę fajnie. Dodatkowo w tym samochodzie mamy jeszcze deskę nie czarną, tylko taką jasną beżową połączoną z beżową kierownicą i z beżowym lewarkiem. Tutaj jest przycisk bezkluczykowego odpalania. Tak jak wcześniej wspomniałem, nawigacja najwyższy model 3G+. Dodatkowo tutaj w tym samochodzie jest zamontowany system do Audi Connect, czyli wkładamy sobie tutaj małą taką kartę SIM i wtedy możemy sobie na tym dużym wyświetlaczu korzystać albo z mapy Audi, która jest już wgrana na dysk twardy, lub możemy sobie przełączyć na Google Map i wtedy widzimy mapę już taką, jak widzicie Państwo sobie w internecie, czasami przeglądając na przykład jakąś mapę. Dodatkowo wtedy będą wszystkie informacje o utrudnieniach na drodze, są też tam dodatkowe opcje typu, nie wiem, wyszukiwanie sklepów, jakichś dodatkowych rzeczy i mamy też ten komfort, że wtedy w samochodzie praktycznie mamy możliwość odbierania dwóch numerów telefonu, bo sobie ten jeden numer telefonu przypisujemy do samochodu na przykład, a drugi telefon mamy przy sobie i mamy dwa numery w razie czego. Kierownica jest sportowa, trójramienna, z wielofunkcją. Mamy też lepszą klimatyzację czterostrefową. Mamy kluczyk, tak jak wcześniej wspominałem, komplet kluczy plus kluczyk do Webasta. Można sobie Webasto włączać, można też sobie go programować na różne dni tygodnia w połączeniu z odpowiednią godziną. Mamy książkę serwisową, ja sprawdziłem, wszystkie wpisy w książce serwisowej są zrobione na czas. Samochód kompletnie bezwypadkowy, bezkolizyjny, żaden element nie był nigdy powtórnie malowany. Wszystkie szyby w samochodzie są oryginalne, sprawdziłem. I dodatkowo samochód ma, tak jak wcześniej wspominałem, fotele sportowe. Tutaj jest funkcja takiego sobie przedłużania tego fotela, to tylko jest w wersji sportowej. Tutaj możemy sobie jeszcze napompować takie wybrzuszenie na krzyże. Regulacja pełna fotela, podłokietnik też można bez problemu sobie regulować. Przechodzimy pomalutku może do tyłu samochodu. Pokazujemy wnętrze z tyłu, wszystko jest czyste, zadbane. Nic nie wymaga jakiegoś prania dodatkowego czy odkurzania. Samochód jest moim zdaniem w perfekcyjnym stanie. Tak jak wcześniej wspominałem, w połączeniu z czarnym kolorem samochodu to jasne wnętrze prezentuje się niezwykle ekskluzywnie i okazale. Przechodzimy do tyłu samochodu. Podnosimy sobie klapę. W środku wszystko jest czyściutkie, zadbane. Mamy haka dodatkowo tutaj zamontowanego. On jest tutaj pod podłogą, także można sobie go nieużywany. Wszystko jest nowe, tu jest subwoofer. Nagłośnienie w tym samochodzie to jest Audi Sound System Surround, czyli mamy subwoofer, mamy więcej głośników. Tutaj kolega pokaże. Dodatkowo jest bardzo dużo poduszek powietrznych, mamy kurtynę tutaj. To jest bardzo rzadki temat, w samych słupkach z tyłu, ja tutaj pokażę palcem. Mamy jeszcze dodatkowo poduszki tutaj, czyli raz, dwa, czyli tych poduszek jest naprawdę mnóstwo. Jest tutaj i jest jeszcze jedna tutaj, z samego tyłu. Kolega pokaże. Czyli bezpieczeństwo w tym samochodzie dla kogoś, kto go po prostu konfigurował, było priorytetem. Samochód mega bogato doposażony, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Przejdziemy jeszcze może do tyłu samochodu.
dla tych, którzy pierwszy raz zastanawiają się, no bo są na przykład takie A5, to pokażemy jeszcze, jak to wygląda w przypadku S-Line'a. Jest tutaj zupełnie inny zderzak, on tutaj ma taki plaster miodu i dodatkowo dwie rury świadczące o tym, że mamy do czynienia z 3-litrową V6 generującą, tak jak wcześniej wspomniałem, niesamowity moment obrotowy, 580 Nm w połączeniu tutaj z quattro. Samochód jedzie praktycznie po zakrętach jak przyklejony. Przechodzimy, tu już Państwo widzieli z tej strony, przechodzimy od strony kierowcy. Proszę zwrócić uwagę, że wszystko jest praktycznie w perfekcyjnym stanie. Znaczek S-Line magiczny, jest komplet kluczyków, książka serwisowa. Bardzo ładnie wygląda to aluminium w połączeniu z tym bardzo ciemnym drewnem. No, samochód bardzo eksplozywnie wygląda i na pewno będzie cieszył oko nowego właściciela. Teraz standardowo dla tych, którzy oglądają pierwszy raz nasz film, zbadamy samochód pod względem grubości i warstwy lakieru. Dla tych, którzy oglądają pierwszy raz, wspomnę tylko, że wszystkie wskazania tutaj, które Państwo zobaczycie, w przypadku lakierów Audi, one będą wahały się w granicach od 90 mikronów do około 120, nawet 190. To znaczy, że samochód ma oryginalną fabryczną powłokę lakierniczą. Zaczynamy pomiar od tej strony, a ja będę pomalutku Państwu jeszcze o naszej firmie opowiadał. Zajmujemy się generalnie sprowadzaniem samochodów stricte selekcjonowanych, czyli to nie są samochody, które na przykład gdzieś przypadkowo zostały przez nas kupione. Każdy samochód jest wcześniej weryfikowany pod względem bezwypadkowości, bezkolizyjności. Musi mieć wszystkie wpisy w serwisie Audi. Musi mieć przede wszystkim pewną historię. My generalnie współpracujemy z firmami, z bankami z Niemiec, z Luksemburga. Generalnie ten samochód przyjechał z Niemiec, które są w stanie nam zaoferować przed zakupem do wglądu wszystkie dokumenty do tego samochodu. Ten samochód jeździł w jednej firmie, posiadał jednego właściciela, samochód był do końca serwisowany, o czym wcześniej wspominałem. Jest to wymóg przede wszystkim w najmie długoterminowym. Klient podpisuje umowę z bankiem, zobowiązuje się do tego, że wszystkie przeglądy będzie robił w terminie. Proszę zwrócić też uwagę na to, że samochody, które pochodzą z zachodu, z Niemiec, czy z Belgii, czy z Luksemburga, poruszają się zupełnie po innych drogach. Tam drogi są proste, nie ma dziur i tak naprawdę zawieszenie tego samochodu będzie dużo zdrowsze niż samochodu, który pojeździł sobie po polskich miastach, gdzieś po polskich drogach. To zawieszenie już na pewno nie będzie w takim stanie jak tego samochodu. Nasz profil firmy też charakteryzuje się tym, że wszystkie samochody, które my kupujemy, trafiają do nas tylko i wyłącznie na lorach, czyli są specjalne firmy transportowe, które transportują nam te samochody, czyli tym samochodem od momentu, kiedy ostatni właściciel, który wynajmował ten samochód, oddał go, samochód praktycznie przestał już jeździć, on do nas trafił na lorze, przyjechał do nas. On będzie teraz po prezentacji, po nagraniu filmu przykryty specjalnym pokrowcem i tak jak pozostałe samochody czeka na nowego klienta. To troszeczkę w naszej firmie wszystko inaczej wygląda, to nie jest zwykły komis, samochody nie są otwarte, nie zaglądają tutaj przypadkowi klienci, do nas już przyjeżdża tylko ktoś, kto faktycznie jest zainteresowany konkretnym egzemplarzem. Wtedy my odkrywamy go spod pokrowca, on jest praktycznie w stanie perfekcyjnym i sobie klient go po prostu ogląda. Na każdy samochód wystawiamy pełną fakturę VAT, samochód możemy sprzedać do leasingu, posiada wszystkie dokumenty potrzebne do rejestracji, akcyzę, przeglądy, tłumaczenia. Jeżeli Państwo jesteście zainteresowani leasingiem, proszę nam dać znać. Jesteśmy w stanie za Państwa załatwić wszystkie formalności, wtedy sobie klient przyjeżdża już tylko z tablicami do nas i cieszy się nowym samochodem, odjeżdża do nas. Jest możliwość też w naszej firmie wykupienia pakietu gwarancji na ten samochód rocznej w programie VIP Gwarant. Polega to na tym, że wtedy Państwo wykupujecie sobie taką gwarancję u nas na 12 miesięcy i przez 12 miesięcy samochód jest chroniony tą gwarancją. Można ją sobie później przedłużyć i cieszyć się tym, że mamy po prostu komfort tego, że cokolwiek się w samochodzie zepsuje, będzie bezpłatnie naprawione. Świadczymy też usługi nakładania powłok kwarcowych, w tym przypadku warto, czarny kolor jest kolorem wymagającym, tutaj lakier jest w stanie perfekcyjnym, warto byłoby go zabezpieczyć sobie powłoką kwarcową, to też na indywidualne tutaj dogadanie, trzeba by było z nami poświęcić chwilę czasu, my Państwu wtedy na spokojnie wytłumaczymy, jak to się odbywa, ile to kosztuje,
I w momencie, na przykład, gdy Państwo sobie zamawiacie, załatwiacie leasing, my jesteśmy w stanie w tym czasie na tym samochodzie położyć powłokę kwarcową. Zapraszamy na naszą stronę www.wbcar. Mamy też kanał na YouTube wbcar i tam możecie Państwo zobaczyć wszystkie filmy. Wszystkie te samochody posiadają identyczny stan techniczny, gwarancje bezwypadkowe są. Można to sobie zweryfikować, oglądając na przykład, nie wiem, 10 filmów wstecz. Mamy też swój kanał na Facebooku i tam Państwo zobaczycie, jak ten samochód przykładowo do nas przyjechał. Są filmy nagrane, są zdjęcia zaraz po zakupie tego samochodu. Dziękuję i zapraszam na kolejny film.